the city of radiant virtue. It is time to reveal the truth of its darkness. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym i prawdopodobnie ostatnim odcinku Zagrajmy w Mage Seeker. Nie mamy czego kupować za zasoby, nie mamy czego upgrade'ować. Czas, nie mamy też jakichś żadnych pobocznych do wykonywania, bo ostatnie dwie misje poboczne wykonaliśmy w poprzednim odcinku, czyli walkę z Nocturnem oraz ostatni rajd na laboratorium. Tak więc idziemy do Terbizji, aby bronić Lux i magów, którzy tam się znajdują. To sobie przydzielmy ludzi. Okej, okay, będą tacy i tacy. Dobra, to weźmiemy sobie Dukarda i... Może Oberon? Oberon czy Lorn? Kurde, nie korzystałem z jego pomocy od dawna, ale on w sumie... On ma w sumie obszar, który spowalnia, ale jak będę walczył zaś w internet, to zaś się będzie teleportowała po całym obszarze, więc nie, dobra. Więc wolę Oberon. Więc dobrze. Terbizja. Wisteria zmierza do Terbizji, planuje zabić tam wszystkich, włącznie z Lux. Poprowadź swoje wojska do miasta i przygotuj się do jego obrony. Mam szczerą nadzieję, że oprócz Sylasa pojawi się tam też Garen, który wiecie, użyje swojej tępej makówki i jednak postanowi wspomóc swoją siostrę. Przenosimy się do wielkiego miasta Demacji. O, gadu gadu, Jarvan i Garen, spoko. Przybywam właśnie od Lux. Ona nie chce opuścić Terbizji. Wisteria się tam udała. Planuje zgładzić wszystkich magów, których znajdzie. Szyvana odeszła. Tym razem nie wróci. Pozwoliłem jej posunąć się za daleko. Pozwoliłem, by łowcy magów za bardzo urośli w siłę. A teraz moi bliscy są w niebezpieczeństwie. Chciałeś dać swemu ojcu powód do dumy, panie. Chciałeś być dobrym królem. Nie. Chciałem być silnym królem. Przed śmiercią mój ojciec przygotował królewski edykt. Zamierzał nakazać łowcom magów, by przerwali aresztowania. Ja, proszę, przekminiłem to wcześniej. Gdy zobaczyłem, co napisał, zniszczyłem ten list. Kurwa, Jarvan! Wszyscy byli tak pewni, że to Sylas go zabił. Wybaczenie zdawało się słabością. Wiem, co masz na myśli, panie. Gdy dowiedziałem się, że Lux jest czarodziejką, byłem przerażony. Bałem się o nią, ale także o siebie. A jeszcze bardziej bałem się, co powiedzą ludzie. Ale myliłem się, panie. Jeśli ludzie, których kochamy, władają magią, to musimy ich chronić. I każdy Demacjanin też powinien mieć do tego prawo. Musimy przerwać egzekucję, zanim to szaleństwo łowców magów rozprzestrzeni się jeszcze bardziej. Wróć do Lux. Zadbaj o to, by przeżyła. A jeśli zdołasz znaleźć Wisterię, każ jej się natychmiast wycofać. A jeśli spotkam Szyvanę, co mam jej powiedzieć? Powiedz jej, że żadna przemiana nie jest wieczna. Proszę, proszę. Czyli, tak jak powiedziałem, w końcu poszli po rozum do głowy. Ale ciekawe mnie, jak kurde Lux dostała się do tego obozu Sylasa totalnie niezauważona. Chyba, że po prostu ktoś ją wpuścił, czy tam przy bramie ją wpuścili tak po prostu. Już czas. Dziś stawimy czoła łowcom magów na naszej własnej ziemi. Wróg ma przewagę liczebną, ale nie zna lasu tak jak my. Nic z tego nie byłoby możliwe bez waszej odwagi i poświęcenia. Kiedyś walczyłem o przetrwanie, ale dziś walczę za was. I za nową Demację, którą budujemy razem. Za wolność! Za wolność!
Łowcy magów nie bardzo potrafią się skradać. Nigdy nie musieli. Sądzę, że zaatakują południową lub wschodnią bramę. Powinniśmy ich bronić. Będziemy gotowi. Chyba się nie boisz. Ja? Bać się? Dobre sobie. Nie jestem dziewczyną, którą znasz z więzienia. Ostatnich kilka miesięcy mnie odmieniło. Przeistaczasz się w wojowniczkę, którą zawsze w tobie widziałem. A co najlepsze, nie jestem już sama. Są! Atakują z północy! Szlak! Mają brzytwa dzioby! No, no, no. Atak z zaskoczeniem. Te bydlaki się uczą. Znowu walka z tym niestety. No, chodź tu. Ej, no halo. Czemu ta walka pierwsza mi tak nie poniesła? Serio? Jeszcze zaliczyło w tego przytwodzioba? Naprawdę? Okej, teraz nie zaliczyło niestety. Kurde, czekaj, czy dałoby się nabudować kolejny raz te trzy paski mamy? Nie. Kurde, nie zdążyłem go walnąć tym piorunem. Zabiłem go tymi dwoma ciosami. Sylas, potrzebujemy cię przy południowej bramie! Ja zostanę tutaj i pomogę magom. Magom. Kurde, się to zrozumiało. Dajesz healer. Broń południowego wejścia. Dobra. Mapka jak wygląda? Okej, bez zmian. Dobra, odczekamy sobie z tą liczką. No jak miło, że ze sobą przynieśliście też eksperymenty. Ale bardzo miło. Żegnam. Okay.
jak miło. Pięknie. Teraz uciszacze, co? Ładnie, kolejne leczenie. Pięknie. Kolejne leczenie. Ładnie. Jest ich zbyt wielu. Długo nie wytrzymam. No, chyba że Lux pomoże. Znów potrzebujesz mojej magii, Sylas? Potrzebujemy cię przy wschodniej bramie. Ej, chciałem jeszcze do kapliczki iść, kurde. A dobra, jest kolejna. Myślałem, że będę musiał iść tak na opak, ale na szczęście nie. Kurde, myślałem, że to sobie weźmiemy na chwileczkę z Luxi, nie? Kurde, mać. Dobra, nie, no podoba mi się. Fajne mam te spele na sobie nałożone teraz, więc stanę przy nich. One shot. Pyk, nie macie? Cyk, leczenie. Cyk, wiatr. Pięknie. Cyk, wiatr. O, leczenie. Był tu healer? Serio? Ale łatwo teraz poszło. Gdzie się chowasz? Okej. Okay. Teraz wy. To zapraszam. Essa. Zoom. Jeszcze idealnie wyszedłem poza zasięg. Chociaż to by była kastenka, więc mnie i tak by nie dostał w ogóle do Mage'a. Kurde, Gideon! Ale kurde! Facet ma jedną rękę i kurde, jak balerina się porusza, pomimo swojego rozmiaru. Sylas, znaleźliśmy obóz łowców magów. Jest w opuszczonym forcie, niedaleko stąd. Ruszajmy. Czas to zakończyć. Myśleliście, że pozwolimy wam zaatakować Wisterię bez nas? Przyznajcie, potrzebujecie naszej pomocy? Gotowi? Do ataku! Dobra, Gideon, ty tam zostań z tyłu, pilnuj. No, czemu zblekałaś z tą R-ką? Dobra, no chyba, że przez zmęczenie. Jest Garen! Pięknie! Lux! Tak się martwiłem! Garen? Co ty tu robisz? Przepraszam, nie powinienem był cię nigdy zostawić. Powinienem był być u twojego boku od samego początku. Obiecuję, że teraz już nigdy cię nie opuszczę. Nie będziesz już aresztować magów?
Nie. Zrozumieliśmy z Jarvanem, że prawdziwym wrogiem Demacji są łowcy magów. Jarvan chce, żeby Wisteria złożyła broń, ale wątpię, by posłuchała. Cieszę się, że ty i Jarvan przejrzeliście na oczy. Rychło w czas. Powinien być przy siostrze, cokolwiek by się nie działo. Ważne, że teraz jesteś ze mną. Mamy dużo straconego czasu do nadrobienia. Racja. Chodź, siostrzyczko. Ruszajmy do walki. Mamy duet obrońców korony. Okej, okay. Po Wisterię w takim razie. Idźcie! Rozprawię się z nim! Mam nadzieję, że lubi chaos! I ten cios wygląda, jakby mnie miał zmanshotować teraz, kurde. Dobra, czyli rozumiem, idziemy w czwórkę, ale finalnie, o właśnie, kolejno będą nas odchodzili, zatrzymywali tych, a Stylas finalnie będzie z Wisteriem walczył sam. Zatrzymam ich, a wy dwoje idźcie tamtędy. Zarżnij ich. Kurde, źle, no być. Zarżnij ich. Dziś łowcy magów polegną! Wszystko, co poświęciliśmy, prowadziło do tego momentu. Ładnie. Kurde, prawie 8... Ciekawe, czy przebije pro 10 tysięcy zasobów. Widziałem. O, albo nie, coś wydawało mi się. Dobra, lecimy. Jak to wygląda? Okej, prosta liniowa lokacja. Tutaj, kurde, jakaś osobna jeszcze rzecz. Okej, tu pewnie będzie finałowa walka z Wisterią. Okej. Najważniejsze to nie stracić drugiego życia. Shyvana? Myślałem, że... Nie, to jest kobieta. Shyvana? Myślałem, że ona służy królowi Jarvanowi! Czy ona nas atakuje? Nawet strażniczka Jarvana walczy po naszej stronie! Czyżby sprawiła, że książę zmienił zdanie? Oj tak, Sylas. Dokładnie tak. Żeby się podleczyć. Oho, Rain po raz trzeci chyba. Sylas! Błagam, nie rób tego! Twoje sztuczki już na mnie nie działają, Rain. Możesz uratować wiele żyć, Sylas. Po prostu to zakończ. Wynoś się z mojej głowy! Wszyscy twoi przyjaciele zginą i to będzie twoja wina. Tak jak wtedy, gdy zabiłeś mnie. To była moja wina. Ale nie zabiłem cię. Ja... No kurde, Sylas, zwalcz to! Taki już twój los, Sylas. Krzywdzisz wszystkich, których kochasz. O, kara. Dość! Nie słuchaj jej! Leilani dokonała wyboru. Oświęciła się dla nas. Tak, masz rację. Połóżmy temu kres. Jesteśmy jej to winni.
Idź! Zatrzymam ich! Oj, jak ja bym chciał w 3D zobaczyć teraz tę akcję, nie? Serio, tylko ona tu jest? Prawda? Pierwszy sposób. Dobra, to tyle. Lecimy dalej. Gdzie jesteśmy teraz? O, zaraz przy kapliczce, pięknie. Cyk. A nie, tu jest już Wisteria. A, chyba że będzie taka dwufazowa walka, w sensie część tu i część tam, no bo ta obok mapka raczej się nie pojawia bez powodu. Sylas, stary przyjacielu, mogłeś uwolnić się od cierpienia, a zamiast tego wybrałeś ból. Z nas dwojga to ja jestem wolny. Pomimo kajdan. Ta osłona. To mi nie wyszło. Okej. Okay. Raz, dwa, trzy. Dzięki. Nie. Cztery. No fuck you! Lepiej za pierwszym razem. Okej, to był fuks. Ładnie. No już jest na poziomie, co była za pierwszym razem. No i kurde, serio, tak blisko byłem w drugiej fazy. Magia niszczy cię niczym choroba, Sylas. Skrócę twoje męki. Nie pamiętasz? Byłam taka jak ty. Udręczona przez magię. Ona twierdzi, że jej magia jest pod kontrolą? No, tak jak sądziłem. Ale to nie wygląda na kontrolę. No, tak jak sądziłem, tutaj jest druga faza pojedynku, nie? Niech to się już skończy! Wypij to. Ta mikstura uspokoi twoją magię. Zaraz! Jej mały problem może okazać się przydatny. Wystarczy tylko kilka zmian. Aha. Wisteria! Ufasz mi? Aha, czyli on zabrał jakąś Czekaj, tu. I tak oto po raz pierwszy byłam wolna. Oj, no chyba nie. Proszę, proszę. Czyli Hesbeth, jak miała wziąć jakąś miksturę z petrucytu albo bazowaną na petrucycie,
taką zwykłą, to ją wypieprzył i dał jakąś jej, jakąś jego własnej roboty. To pewnie tego pogorszyła sprawę. Nie miałam ataku od 2 miesięcy. Czy to znaczy, że jestem wyleczona? Tak. Eksperyment Hezbefa zakończył się sukcesem. Czyli moja magia zniknęła? Nie. Przeobraziła się. Teraz powinnaś móc panować nad swoimi mocami. Nie! Chcę się pozbyć magii! Wiem. Czuję twój gniew. Twoje emocje mogą ją aktywować. No. Czuję się tylko silna. Wyobraź sobie, ile dobrego możesz zrobić dzięki swoim mocom. Dla łowców magów. Dla demacji. Dzięki łowcom magów stałam się nową osobą. Zostałaś chyba potworem. To bardziej pasuje. Dla Eldreda była inwestycją. Ale dla mnie była siostrą. Dobra, tego nie będę akurat na które próbował udawać. Rain, nie musisz tak cierpieć. Mogę ci pomóc. Odzyskać kontrolę. Ufasz mi? I tak koło zatoczyło się na nowo. Nie mogę uratować Misterii, ale Rain owszem. Aha, i teraz czas na final battle. To nie musi się tak skończyć, Sylas. Twoje życie może potoczyć się inaczej. Myślałem, że więzienie było męczarnią, ale teraz widzę, że miałem szczęście. Twoje więzienie jest dużo gorsze. Pozbawili cię wszystkiego. Nie widzisz tego? Daję ci ostatnią szansę. Wróć do nas! Chcesz, żebym znów żył w niewoli, związany służbą i kłamstwami? Wolałbym umrzeć. W takim razie podaruję ci wolność. Co jest? O, nie mogę wziąć jej magii? Ej, to jest tak jak z tym! Jak z Morganą! O, czekaj! Co ja teraz wziąłem? A, takie coś. Hej, nie mogę brać bezpośrednio od niej, ale mogę brać z jakby takich szczątków jej mocy, które zostają po tym, jak ona użyje jakichś zaklęć. Ale patrz, tak samo jak Morgany. Czy Wisteria jest jakoś
nie wiem, naznaczona przez Kale? Albo Mihire? Czyli matkę Kale i Morgany? Po prostu ona sobie nie radzi z tą mocą? Szczerze, tak to wygląda. Świetnie, jeszcze jakieś tarcze. Aha, super, ale... Jezus Maria, tam... Jezu, tam była tarcza! Mogły mi to zniszczyć ciężkimi atakami. Że w taki debilny sposób straciłem kurde anioła stróża. Przerwać. Kurde! Czy jakiś auto-aim pójdzie albo coś? Niestety się przemieszyłem. O, nice! To trochę się zmarnowało, no ale przynajmniej szybciej zbroja zniszczona. Na drugą taką akcję, znaczy na drugą, na kolejną taką akcję wykorzystam pewnie skrępowane. Żeby trochę bardziej się pokiereszować. Lecimy! Oh, come on, myślę, że to rozwali. Się przeliczyłem niestety. Olej, kurde, idealnie, jak z kolanka wyjechałem. I co teraz? Ej, no powiedz mi, że to nie wygląda jak Kale versus Morgana, nie? Gdzie jeszcze właśnie Sylas miał błogosławieństwo Morgany, więc był jakby jeszcze chroniony chyba przez nią. Już po wszystkim. Wisteria. Ta trucizna, jaką jest magia, pochłonie cię. Żal mi ciebie, stara przyjaciółko. Zawsze do szczętu nienawidziłaś samej siebie. Nie żałuj mnie, bo to ja poznałam prawdę. Rain, ona potrzebuje pomocy. O! Czyżby Sylas przeładował jej ciało? Będę nad nią czuwał. Obiecuję. Łodeją, co tu się od Janie pawliło teraz? Those you love will hurt you the most. I hear the pain in their song. There are notes of bitterness and regret, but also a new tone of acceptance and respect. Sylas nie zamierza przerwać swojego szału zniszczenia. Będziemy musieli w jakiś sposób go zatrzymać. Nie moglibyśmy pokonać łowców magu bez jego pomocy. Zawsze będę mu wdzięczna.
mimo to jest mordercą. I kłamcą, i zdrajcą. A poza tym ocalił wiele żywotów i zmienił poglądy wielu Demacjan. Włącznie z tobą. Ludzie robią najróżniejsze rzeczy. Udowodniłaś mi, że tak jest. Luxanna, buntowniczka, wygnana przywódczyni, czarodziejka, moja siostra. Czy jesteś gotowa powrócić do miasta i ponownie zostać się Demacjanką? Nigdy nie przestałam nią być. Przydałaby mi się pomoc w przemówieniu Jarvanowi do rozsądku. Ja nie mam takiego autorytetu jak ty, ale myślę, że ciebie posłucha. Spróbuję, jeśli tylko obiecasz, że nie będziesz nas znów potajemnie swatać. Lor się kłania. The young king must keep many things in balance. Honor and duty tip his scales in one direction. Love tips it in another. Ej, no już mogli ten model zmienić, kurde. Zobaczmy. Ja, Jarvan IV, płomienna tarcza, niniejszym zarządzam, że wszyscy łowcy magów mają natychmiast zaprzestać swoich działań. Miasto, zwane Terbizją, stanie się azylem dla magów, a rządzić nim będzie Luxanna, obrończyni korony. Jako król uroczyście obiecuję, że znajdę sposób, aby magowie w Demacji byli bezpieczni. Każdy szlachcic, który nadal popiera łowców magów, jest odtąd moim wrogiem. Niech stanie ze mną do walki, jeśli się ośmieli. Zobaczcie, jaka w ogóle wielka jest ta włócznia z tyłu. Czy to wystarczy? Czy poczujesz się tu znowu bezpieczna? Ta głowa smoka, to was przed chwilą zauważyłem dopiero. The rebel leader mourns the dead. He does not know, but they still stand beside him. Kila, Leilani, wszyscy polegli. Przykro mi, że nie ma was tu. Nie widzicie świata, jaki zbudowaliście. Gdybym tylko mógł jeszcze raz z wami pomówić. Czy uznalibyście, że było warto? Co byście zrobili, gdybyście wciąż byli z nami? I faktycznie zapiekował się Rejm. Czy będę wart wart dziedzictwa, które pozostawiliście? Mam nadzieję, że pewnego dnia stanę się godny waszej odwagi. Czyli chyba jesteśmy teraz rycerzami Demacji. Myślisz, że król da nam po medalu? Może i poszedł na pewne ustępstwa. Jednak obietnica złożona z nożem na gardle jest diabła warta. Władcy Demacji nigdy nie zrzekną się władzy. Kraj potrzebuje nowych przywódców. To jeszcze nie koniec naszego trudu. Potrzebujemy też sprzymierzeńców. Spędziłam trochę czasu na północy. Żyli tam silni ludzie, choć trochę dzicy. Mogą nam pomóc. Mowa o Freljordzie! Proszę, proszę, czyli powoli nakierowanie na Cinematic Warriors. Dzicy? Ha! Ja potrafię ich odziczyć! Nowi sprzymierzeńcy. Intrygujące. Ale teraz świętujmy!
dziś zyskaliście kolejny dzień wolności dla siebie i swych przyjaciół. Radujmy się! Jutro ułożymy plan uwolnienia reszty tej krainy. Koniec z arystokracją! Koniec z władcami! Koniec z królami! Pokażemy wszystkim Demacjanom, że magia jest wszędzie i że rośnie w siłę! Nigdy nie zapomnijcie nauki, którą dziś otrzymaliśmy. Każdy z was ma moc czynienia zmian! The world spins, and Demacia changes again. In some ways, it is returning to what it once was. What is life but the small differences we make each day? Their actions may have changed the lives of only a few, but stands to change many more. The wings of the smallest bird may change the weather itself. And they have raised a storm to behold. Wielki bunt magów zaczyna się teraz. Wow! Powiem tak. Jak wspomniałem chyba w pierwszym odcinku, ten styl graficzny do mnie jakoś mega nie trafia. Ale fabuła, jaka tu jest zaprezentowana, to jest istny majstersztyk. Tak samo gameplay i dobre odzwierciedlenie tego, jak działają tak naprawdę zdolności Sylasa. No bo wiadomo, w LoLu jest to ograniczenie tylko do ultów. Ale wyobraźcie sobie, co by było, gdyby to zmienić. I żeby nie było tylko ultów, ale możecie, macie normalnie, tak jak było kiedyś. Bo kiedyś, zanim były te durne nerfy, to kiedyś Sylas mógł w trakcie teamfightu co 9 sekund zabrać komuś erkę. Plus cooldownów nawet co 5 sekund. Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby nadal było te 5 sekund, ale zmienić właściwości ulta. To znaczy, że zbierzecie zdolność od danego wroga, ale wam się losuje, co dostaniecie. Rozumiecie, o co chodzi, nie? Że macie 5 sekund cooldownu i możecie co 5 sekund od każdego zabierać jakąś zdolność. Ale nie macie nigdy pewności, co to będzie. Czy dostaniecie ulti, czy dostaniecie Q, czy dostaniecie W, albo czy dostaniecie E. Jak dla mnie to byłby naprawdę majstersztyk w LoLu, gdyby Sylas tak potrafił. Wiadomo, w wielu przypadkach mogłoby to popsuć niektóre kombinacje, bo wiadomo, Sylas mocno bazuje na swojej kombinacji. Gdybym miał nie takiego ulta, jakiego by chciał, czy na ulcie nie takiego spela, jakiego by chciał, no to mocne 50 na 50 by wtedy było. No ale w sumie jak gracie na leblach, no to tak to wygląda, że bierzecie po prostu jedną z jej zdolności i musicie sami sobie wyczuć moment, kiedy jej erkę podpalić. Bo erka Leblanki to jest po prostu powtórzenie ostatniego spela, jaki ona wykorzysta. Bo różnica jest tylko taka, że spel z erki po prostu bije więcej. No w ogóle sama Leblanc to jest postać w ogóle do wycięcia. Jesus. Fajne pod AP, potem robicie jedną wulf i bijecie za 1500 AP prosto w pysk. To jest zbalansowana postać. No chyba kurwa nie. Dobra, czy ja mogę przyspieszyć napis? Mogę pominąć napis. Dobra. Czy coś jest po napisach? Jakaś scenka, dialog, cokolwiek? Nic! Okej. W takim razie ode mnie to też jest wszystko, zarówno w tym odcinku, jak i w tej serii. Oficjalnie ukończyliśmy The Mage Seeker, czyli na polski
łowce magów. Miło mi było wam to, dla was to prowadzić, miło mi było to komentować, miło mi było też bardzo tę grę przejść. Ponieważ, jak mówię, pomimo iż sam styl graficzny do mnie totalnie nie trafia, fabuła to jest arcydzieło. Zajebiście napisana i jeszcze lepiej poprowadzona. Aż jestem ciekaw, jak wygląda licznik procentowy, bo jak dam kontynuuj, to gdzie mnie wyrzuci? Przed czy po misji? Zobaczmy. Zapiszmy. Mam 100%. Okej. Okay. Czyli jestem już po zakończonej misji, czyli przy stole pewnie nic się nie pojawiło. Nie będzie żadnego. O, a nie, czekaj, coś tu mamy. A nie jest. Dobra, po prostu jest Terbizja. Czyli mogę powtórzyć tę misję normalnie, kiedy tylko będę chciał, bo to jest finał gry. Tutaj nie upgrade'y. Czy jest coś do pogadania? Nie ma. Dobra. No, to tak dla pewności chciałem tylko sprawdzić. Tak więc ode mnie to będzie wszystko. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych seriach na kanale. I kto wie, może kiedyś zagramy w Souls-like'a na Wyspach Cienia. Jezus, jak ja bym chciał to zobaczyć. Błagam, niech Riot to kurde przeforsuje, niech zrobią taką grę, bo to ma był istny majstersztyk. Jeszcze tym bardziej klimat Souls-like'a wpisuje się idealnie w Wyspy Cienia. Błagam, niech Riot zrobi Souls-like'a na Wyspach Cienia. Trzeba jakąś petycję taką wystosować. Ludzie, no proszę was. Przecież to by było genialne. Ja już to zauważyłem, kurde, chyba w 9 odcinku Ruined Kinga wspomniałem o czymś takim, o takiej grze. Powiedzcie mi, że to nie jest zajebisty koncept. Ale dobra, dość tego rozwodzenia. Jak wspomniałem wcześniej, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.